Jordan i dr Ferguson uzyskują pomoc przy wyciąganiu kotki z transportera. Czasem poświęcasz się dla zespołu jak Jordan. Wolimy tego unikać, ale to część naszej pracy. Suń od przodu. Prawie. Trzymaj. Doktor Ferguson wstrzykuje kotce środek znieczulający, aby przeprowadzić badanie bez dalszych ofiar. Zostawię ją tu, aż zaśnie. Staramy się oszczędzać zwierzętom stresu, dlatego podajemy im środki uspokajające. Spokojne zwierzę można łatwiej i dokładniej zbadać. Brzydko to wygląda. Przepłuczemy jej uszy, to będę więcej widział, bo ma dużo wydzieliny. Teraz przyłóż. Ma w uchu narośl, która się naderwała. Stąd krwawienie. Stan ogólny kotki jest taki sobie. Znaleźliśmy w uchu narośl. Pobierzemy krew i spróbujemy dowiedzieć się, co to może być. Pełna morfologia i profil tarczycowy. Do tego czasu zostawimy kicie w spokoju. Wróciłeś? To był ryś, żbik na sterydach. Teraz wracasz? Tak. Nie gram z tym diabłem tasmańskim. Właściciel zdoła podać jej lek? Tamtej kotce? Tak. Nie ma szans. To starsza kotka, która ma problem z uchem i musimy zaaplikować jej lek miejscowo. A koty czasami tego nie tolerują.